Cześć, witajcie. Testy podkładek wracają na mój kanał. Wiem, że to jest rzecz, którą lubicie, której szukacie. Tak więc będzie kilka testów podkładek. Dzisiaj na pierwszy ogień idzie podkładka, którą prezentowałem Wam jakiś czas temu w rozpakowaniu, czyli Gamdias Nyx. Ciekawa podkładka typu Control, natomiast jak spisała się w testach, zobaczycie za chwilę. Ceny tych podkładek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Przed nami podkładka Gamdias Nyx w wersji Control. Jest to rozmiar M. Dokładne wymiary tej podkładki to 350 jeśli chodzi o szerokość milimetrów, 280 mm wysokości oraz 4 mm grubości. Czyli podkładka gruba, zapewniająca fajne podparcie dla nadgarstka, ponieważ jest dość miękka. Jeśli chodzi o spód, to mamy gumę i przyczepność tej podkładki jest dobra, chociaż nie jest rewelacyjna. Są podkładki, które przyczepiają się do blatu lepiej, są po prostu jak przyklejone. W tym przypadku jest przyzwoicie, ale nie jest idealnie. Jak widzicie, podkładka ma obszywane brzegi, co oczywiście zapewni jej trwałość. Nie będzie nam się nic strzępić, nie będzie nam się tutaj nic psuć po prostu. Jeśli chodzi o obrazki na druki, jak widzicie, mamy dwa dość duże logo Gamdiasa tutaj. Mamy logo Gamdiasa w rogu i taką fajną metkę Gamdiasa oraz oczywiście tutaj napis, też takim rozpoznawalnym logo firmy Gamdias. Natomiast cały środek podkładki, jak widzicie, jest bez niczego. Tak więc bardzo fajnie, ponieważ mamy tutaj jednolitą czarną powierzchnię. Jak widzicie, faktura tej powierzchni to są wzory w kształcie plastra miodu. I ma to według producenta zapewnić taki sam opór przy przesuwaniu myszki czy na boki, czy góra-dół. Tak więc mamy zawsze ten sam rodzaj oporu. Oczywiście jak to podkładka typu Control, musi być trochę chropowata, nie może być idealnie gładka, właśnie o to w tym chodzi. Natomiast za chwilkę zobaczycie już właściwe testy praktyczne, jak myszki sobie radziły na tej właśnie podkładce. I na pierwszy ogień pójdzie myszka Gamdiasa, najbardziej zaawansowana w ich ofercie, czyli Gamdias Zeus. Bardzo ciekawa myszka, mieliście okazję widzieć jej recenzję na moim kanale. Myszka ma dość duże ślizgacze, bardzo dobrej jakości i na tej podkładce pracuje bardzo dobrze. Chociaż jak słyszycie, mamy taki lekki dźwięk tarcia, dlatego właśnie jest ten wyczuwalny opór na podkładce. To ma służyć temu, że w grach bardzo precyzyjnie możemy przemieszczać nasz kursor. No i w tej chwili bierzemy się za pierwszy test. Rozdzielczość bardzo mała, taka powiedzmy do Counter-Strike'a, czyli 400 dpi. Spróbujemy najpierw linii prostych, jak to wyjdzie. Ok, jest całkiem dobrze. Nie widać żadnej interpolacji, żadnych dziwnych zjawisk. Kursor przemieszcza się dokładnie tam, gdzie chce. Zmienimy rozdzielczość na troszeczkę wyższą, 800 damy. Patrzcie, poruszając myszkę góra-dół, też to wszystko wychodzi naprawdę bardzo fajnie. I zrobimy sobie jeszcze jedną wyższą rozdzielczość, 1600. Myślę, że na większej nie ma sensu testować. Ok, mamy 1600. Cóż, muszę powiedzieć, że również bardzo dobrze. Podkładka nie sprawia żadnych problemów, a ruchy są naprawdę precyzyjne. Spróbujemy jeszcze coś napisać. Więc to jest to, o czym mówiłem. Podkładka zapewnia precyzyjne ruchy kursora, dlatego także w grach nasza precyzja jest dużo, dużo większa. I kolejny gryzoń Rocket Tion. Zaczynamy również od 400. Również bardzo precyzyjne ruchy.
zwiększymy na 800. I 1600. Tak więc Rokatajon też poradził sobie bardzo fajnie na tej właśnie powierzchni. Ruchy były po prostu precyzyjne. No i teraz, moi drodzy, trzecia i ostatnia mecha, legenda mojego kanału, czyli Bloody V5. Poprzednie dwie były laserowe, tutaj mamy sensor optyczny, więc zaczynamy 400 dpi i rysujemy. Wam, że Bloody lepiej się tutaj korzysta, ponieważ jest to myszka bez profilowań. Jednak tamte myszki wygodne, ale profilowane pod prawą dłoń sprawiają, że jak coś próbujemy rysować, to ściąga nam trochę w jedną stronę tą myszkę, ale dobra. Zobaczcie, wszystkie ruchy tak po prostu, jak tego sobie chcę. Włączamy na wyższą. Mamy 800, ok. Również bardzo dobrze i jeszcze mamy 1600. Dobrze, w przypadku Bloody widzimy, że ten cały sensor jest mniej dokładny, po prostu te linie mamy bardziej porozjeżdżane niż w przypadku myszki Gamdiasa i Rokata. Tam jednak są sensory laserowe już naprawdę wysokiej półki. Jest to zupełnie inna półka cenowa. Natomiast mimo wszystko Bloody radzi sobie świetnie na tej właśnie podkładce Gamdiasa. I bardzo ładnie, precyzyjnie można było napisać. Literki co prawda postrzępione, bo tak jak mówię, ten sensor nie jest tak dokładny. Ale jak widzicie, literki równiutkie i dużo ładniej to wygląda niż w przypadku poprzednich myszek. Co to oznacza? Oznacza to, że ta podkładka równie dobrze współpracuje z myszkami optycznymi, jak i laserowymi, takimi jak chociażby Gamdias Zeus oraz Rokatajon. Więc te wszystkie trzy myszki poradziły sobie świetnie. Moim zdaniem podkładka fajna. Jakie ma plusy? Przede wszystkim bardzo solidnie wykonana, dobra powierzchnia współpracująca z większością myszek. Z tymi, z którymi testowałem, nie było żadnych problemów. Co z minusów? Przyczepność mogłaby być troszeczkę większa, natomiast mamy do wyboru też inne wersje tych podkładek NYX. Jak dla mnie podkładka jedna z fajniejszych, nie powiem, że jakaś topowa, do moich ulubionych na pewno się nie będzie zaliczać, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że jest naprawdę solidnie wykonana i dobrze myszki na niej pracują. Tak więc to przemawia na jej plus. Jeśli Wam ta podkładka się spodobała, zajrzyjcie do opisu filmu. Tam macie ceny. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego testu. Zapraszam też na mojego Facebooka, dużo się tam dzieje. Oraz zapraszam Was też codziennie na kanał, ponieważ codziennie jest nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!